Cześć, ja mam Janek, a to kolejny odcinek Ice Pod High Five. Tym razem chcemy, żebyście troszkę potrenowali przed świętami i mamy dla Was prezentację możliwości Apple Watcha i sławek bezprzewodowych. Zapraszam Was. To, do czego nasi klienci najczęściej wykorzystują Apple Watche, to oczywiście powiadomienia, nawet połączenia w zestawie głośnomówiącym. Jeżeli chcecie być zawsze podłączeni do Waszego iPhone'a, nawet mając go w kieszeni lub kilka metrów dalej, Apple Watch wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Natomiast co jeżeli chcecie używać Apple Watcha typowo sportowo? Co oferuje Wam najnowszy Apple Watch w tej kwestii? Ja używam akurat Apple Watcha serii pierwszej, ale mamy oczywiście dostępnego Apple Watcha serii trzeciej, którego bardzo Wam polecamy z jednego względu, jest całkowicie wodoodporny. Możecie w nim również pływać, wykorzystywać go na basenach, czy wchodzić nawet do morskiej wody. Tego z jedynką robić nie polecamy, chociaż jest odporny na zachlapania i na siłowni też będzie działał świetnie. Podstawową funkcją sportową w zegarku Apple Watch jest oczywiście aplikacja Aktywność. Aplikacja Aktywność pokazuje Wam trzy kręgi, w których informuje Was, ile godzin dzisiaj byliście na nogach. Jeżeli macie siedzący tryb pracy, to będzie to dla Was bardzo ważne. Ile godzin lub minut spędziliście na ćwiczeniach, to jest ten zielony okrąg. I czerwony okrąg to ilość spalonych w ciągu dnia kalorii. Oczywiście sami ustawiacie sobie konkretne parametry, do których chcecie dążyć. Natomiast Apple Watch będzie Was motywował co chwila, mówiąc Wam, ile jeszcze Wam zostało, czy warto się jeszcze ruszyć wieczorem, żeby zapełnić Wasze kręgi aktywności. Bardzo fajna aplikacja, jest ona natywnie wbudowana w każdego Apple Watcha. Jeżeli chodzi o moje kręgi aktywności, dzisiaj mam już zapełnione praktycznie 3/4 w kręgu spalonych kalorii. Wystarczy, że będziecie się po prostu regularnie ruszać, pójdziecie na spacer, ale jeżeli macie bardziej ambitne cele, pamiętajcie, że możecie bez problemu wskazać tutaj na pierścieniu aktywności na przykład 1000 spalonych kalorii. Jeżeli chodzi o Apple Watch, on ma wbudowaną pamięć, na którą możecie przesłać swoje ulubione utwory muzyczne i tworzyć tak zwaną playlistę do biegania. Apple Watch można połączyć ze słuchawkami bezprzewodowymi, tak jak w moim wypadku są to Beats X, które już wielokrotnie widzieliście we wszystkich naszych filmach. Możecie bezprzewodowo połączyć przez Bluetooth Wasze słuchawki z zegarkiem, iść z nim biegać, jednocześnie mając na uwadze kręgi aktywności, które oczywiście będą się Wam wtedy zapełniać. Jeżeli chcecie korzystać z aplikacji takich jak Spotify czy Apple Music, oczywiście możecie mieć swojego iPhone'a przy sobie i przez internet streamować sobie muzykę, połączyć sobie słuchawki albo z Apple Watchem, albo z iPhone'em i biegać, trakując Waszą aktywność. Każdy zegarek Apple Watch ma wbudowany czujnik Waszego tętna. Od spodu, w tym miejscu, macie takie specjalne zielone lasery, które sprawdzają Wasze tętno w tym miejscu. Dzięki temu możecie też używać Apple Watcha do bardzo sportowych wyczynów i na przykład aplikacje takie jak Endomondo czy Nike Plus Training będą też te dane zbierały i pokazywały Wam w fajnych wykresach. Jeżeli macie jakieś konkretne cele treningowe na miesiąc, możecie zobaczyć, jak dążyliście do ich realizacji. Słuchawki, które tu widzicie, czyli Beats Model X, też będą świetną propozycją na siłownię, ponieważ możecie wygodnie złączyć je w tym miejscu magnesami, a jeżeli słuchacie muzyki, podnosicie słuchawki, umieszczacie je tylko tutaj i wygodnie kontynuujecie trening. Jeżeli chodzi o mikrofon, możecie tutaj oczywiście odbierać połączenia, przełączać również głośność i kolejne utwory. Słuchawki świetnie izolują od dźwięków zewnętrznych. Te słuchawki mają świetny czas pracy na baterii, 8 godzin. Ładowane są za pomocą portu Lightning, więc możecie ładować je zwykłą klasyczną ładowarką, jaką macie w zestawie ze swoim iPhone'em. Oczywiście mają również chip W1, czyli specjalny Apple'owski chip, pozwalający bardzo łatwo przełączać się tym słuchawkom pomiędzy Waszym Apple Watchem i na przykład Waszym iPhone'em. To był kolejny odcinek Ice Pod High Five ze specjalnym udziałem Apple Watcha i sławek sportowych. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do treningów przed świąteczną kolacją, która wszystkich nas czeka w tym miesiącu. Dzięki za dzisiejszy odcinek i zapraszam Was na kolejne. Jeżeli chodzi o
kręgi dzisiaj. Ja już mam praktycznie 3/4 zapełnione. Właśnie GoPro nam się wyłącza z powodu braku baterii, ale jedziemy dalej.